Samochód, rower, tramwaj, czy y, autobus, właściwie wybór należy do nas. Y, może być to jak najbardziej y, rower, zadbamy przy okazji o naszą kondycję fizyczną. Natomiast nie zawsze warunki będą sprzyjające. Komunikacja miejska jak najbardziej, natomiast musimy się liczyć z tym, że będziemy również stali w korkach i są to też jakieś koszty. O ile w dużych miastach możemy liczyć na komunikację miejską, o tyle w mniejszych jest to. Czasami utrudnione i wtedy możemy liczyć już tylko na swoje auto. E, polecam eco-driving, jest to wersja oszczędnościowa, tak, czyli korzystanie w rozsądny sposób z pedału hamulca, gazu i biegów. E, natomiast na pewno bardziej oszczędnościową wersją jest e, tak zwany carpooling, czyli wspólne przejazdy. E, nasz system również umożliwia korzystanie z wspólnych przejazdów. E, dzięki temu możemy e, Zaplanować wspólne przejazdy. Kierowca zostawia informacje, dokąd jedzie, pasażer zostawia informacje, gdzie chciałby jechać, i wtedy umawiają się na wspólny przejazd. I możemy mówić o ekonomicznych przejazdach. Najkrótsze drogi są najbardziej oblegane. Często kierowcy wybierają najkrótszą drogę, ponieważ myślą, że szybciej dotrą do celu jest to złudne myślenie, ponieważ spalamy więcej paliwa, no i stoimy w korkach. Wygrywają na tym kierowcy korzystający z inteligentnych systemów nawigacyjnych. Systemy te ustalają trasę w oparciu o natężanie ruchu. Takim systemem najbardziej skutecznym w Polsce jest w tej chwili Janosik. I to on wybiera trasę alternatywną, dzięki czemu nie musimy się zastanawiać, która droga będzie krótsza. Możemy nadrobić kilka kilometrów, natomiast zyskamy na czasie.